Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Dzisiaj czytamy z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału najpierw 12, werset 21, a później z rozdziału 13, od wersu 1. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongdzieś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongdzieś popełnili grzech i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał. O, dzisiaj bardzo wielu, wielu, ale to powiedzmy uczciwie, przedstawicieli nie Kościoła, aż burzy się, kiedy się czyta takie Słowo Boże. Bo jak tu ludziom wypominać grzechy? Jakie ty masz prawo, żeby mówić o ich nieczystości, wszeteczeństwie, rozwiązłości? Jak możesz oczekiwać, że będą pokutować? Jak możesz mówić, że nie odpokutowali? A skąd wiesz, że nie odpokutowali? Nie wolno przecież oceniać ludzi, nie wolno ich osądzać. Taka to dzisiaj śpiewka jest w niekościele. A Paweł powiada, gdy przybędę do was, nie będę pobłażał. Nie będę pobłażał. Dlaczego nasze kościoły w części przerodziły się w niekościoły? Ano dlatego, że tak zwani pastorzy absolutnie pobłażali i pobłażają tym, którzy grzeszą. Wiem, co mówię. Takich sytuacji znam setki, a wcale się nie garnę do tego, żeby je znać, bo wcale mnie one nie obchodzą, tak jak nie obchodzi mnie w ogóle, co czyni nie Kościół. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie chcę się brudzić w tym bagnie. Po prostu. Nie chcę się brudzić bagnie. Wiem, co mówię, może to jest dosadne, ale naprawdę ważę słowa. Ponieważ gdybym ich nie ważył, no to bym tutaj powiedział dosadnie, co należałoby i jak należałoby uczynić z tymi, którzy się dopuszczają nieczystości, wszeteczeństwa, rozwiązłości. Biblia powiada, na zeznaniu dwóch lub trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. To nie jest tak, że ty masz złe zdanie o czyjejś osobie i po prostu sobie hulasz. I przed wszystkimi możesz opowiadać, co ci się tam podoba na temat tej osoby. Musisz mieć dwóch lub trzech świadków. Dwóch lub trzech świadków. To jest nawiązanie do żydowskiego prawa. Ale jeśli jest dwóch lub trzech świadków grzechu tej czy innej osoby, to spoczywa na tobie, jeśli jesteś oczywiście odpowiedzialny za to w kościele, osobista odpowiedzialność za to, żeby ci ludzie pokutowali. A jeśli nie zechcą pokutować, muszą być usunięci z kościoła. Tak, wcześniej należy, jeżeli ktoś to widzi oczywiście, zechce zobaczyć, iść do takiego brata, siostry w cztery oczy. Jeżeli nie posłuchał, to należy wziąć świadka i przy świadku napomnieć. Jeżeli to nie pomoże, postawić ich przed starszymi. Jeżeli to nie pomoże, upomnieć przed całym kościołem. Jeśli to nie pomoże, usunąć poza kościół. Bezwzględnie. O, jakby dzisiaj nie kościoły schudły. Ale to dobrze, bo chudy wygląda dosyć ciekawie, tak sympatycznie. Więc nie ma się czego bać. Paweł powiada, jak przyjdę, jak będę u was, to ci, którzy popełnili grzech, niech się boją, bo nie będę im pobłażał. Nie będę im pobłażał. Ósmy werset powiada, nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie.
ale dla prawdy. Jeśli Biblia nam nakazuje takie działanie, to nie możemy udawać, że Biblia nam tego nie nakazuje. Jeśli Biblia nam to nakazuje, a my mówimy, ale człowiek się źle poczuje, straci swoje poczucie komfortu, a może już nie przyjdzie do zboru, a co ci do tego? Ty masz powiedzieć mu prawdę. Oczywiście w miłości, cierpliwie, pracując duszpastersko z tym człowiekiem, bo to nie jest taka jednorazówka. Paweł wyraźnie mówi, że chodzi o ludzi, którzy ongiś, czyli jakiś czas minął, popełnili grzechy i do dziś za nie nie odpokutowali, a więc upłynęło trochę czasu. Kościół o tym wiedział i nic w tej sprawie nie zrobił. No to Paweł powiada, to jak ja przyjdę, to zrobię z tym porządek. Będę bezwzględny, nie będę pobłażał. A więc znasz prawdę? Zacznij coś robić. Zacznij ratować swojego brata. Zacznij ratować swoją siostrę, aby nie było za późno. Dalej czytamy, cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi. Tak, ciesz się tym, że jesteś słabym człowiekiem. Bo jeśli to rozumiesz, to pozwolisz, aby Chrystus ciebie trzymał, a On cię nie puści. Ale jeśli uważasz siebie za kogoś wyjątkowego, za kogoś mocnego, za kogoś, kto jest człowiekiem, któremu należy się to i owo, masz prawo się realizować, słyszymy w niekościołach. Masz prawo do tego i owego. Do niczego nie masz prawa, jeśli Bóg ci tego prawa nie da. A jeśli ci je ofiaruje, to masz prawo do wszystkiego, ale w Królestwie Bożym, w ramach Królestwa Bożego, a nie tak, jak ci się podoba. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Pastorze, ty masz być słaby. Ty masz swojej słabości przyjąć Boże namaszczenie i powiedzieć do swojego zborownika, grzeszniku, nie wolno ci tego robić. Po co? Po to, żeby był mocny w wierze. Po to, żeby wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, zaopiekował się tobą. Żeby okazywał ci miłość i troskę. A jak wyhodujesz grzeszników w zborze, to ci kopną w cztery litery, jeśli będziesz chciał nagle sobie przypomnieć, że przecież najważniejsze jest Słowo Boże. I słusznie zrobią, bo wyhodujesz węże, żmije, które tak cię potraktują. Dlatego, 10 werset, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo. Paweł mówi, nie chciałbym tak postąpić, ale jeśli będę musiał, to tak postąpię. Na podstawie pełnomocnictwa, pastorze, ty masz pełnomocnictwo, które Bóg ci dał. Ono jest ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. No tak, dlatego nie mogę zwracać uwagi, powiesz, nieprawda. Nie zwracając uwagi, burzysz Bożą budowlę, niszczysz ją, prowadzisz ją na zgniliznę, a uderzając w grzech, nie w człowieka, uderzając w grzech, budujesz po Bożemu, tak jak należy, tak jak należy. Drodzy bracia i siostry, przestańmy wreszcie się bawić w kościółek. Chcecie się bawić w kościółek? Proszę bardzo, mnie tam nic do tego, wtedy wiem, że jesteście w niekościele, a ja z niekościołem nic wspólnego nie mam, nic kompletnie. Więc jeśli chcecie się bawić w niekościół, to róbcie to. Tylko nie odwołujcie się do Biblii, bo to jest bezczelność. Nie odwołujcie się do Bożego Słowa, bo to jest zwykła bezczelność. Mieszacie ludziom w głowach, którzy szukają Kościoła, szukają Chrystusa, szukają nadziei, a wy im głupoty opowiadacie, że wy jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa. No nie jesteście. Jesteście nie Kościołem, jako nie Kościół. Oczywiście możecie sobie funkcjonować, możecie sobie nauczać, czego chcecie. Możecie sobie opowiadać między sobą wszystko, co chcecie. Nic mi do tego. Natomiast nie wolno wam, jeśli jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa, nie wolno wam go budować tak, jak to wam się podoba. 1 Koryntian 3 rozdział, znajdziecie taką informację ważną dla tych pseudobudowlańców. Jeśli ktoś buduje z siana, słomy, z drewna, to wszystko to spłonie w obliczu Boga. Wszystko.
Możliwe, że ci, którzy tak postępowali, zostaną zbawieni, bo tak tam jest napisane, że zostaną zbawieni jak przez ogień. To nie ma nic wspólnego z czystym. Jeśli chcesz być zbawiony jak przez ogień, no to próbuj. Ale jeśli z góry zakładasz, że tak chcesz być zbawiony, to moim zdaniem jesteś już potępiony. Bo ci, którzy budowali z drewna, siana i słomy, oni to robili nieświadomie. Oni to robili po prostu, będąc przekonanymi, że pracują dla Chrystusa. Ale założenie, że chcę być zbawiony jak przez ogień, oznacza, że jestem potępiony i do nieba na pewno nie trafię. Grzech z Kościoła musi być wyrugowany, wyrzucony, precz. Nie ma miejsca w Kościele dla niepokutującego grzesznika. Rozumiecie to? Jest miejsce dla grzeszników, którzy przychodzą, żeby się nawrócić, ale nie ma miejsca dla tych grzeszników, którzy nie chcą pokutować, czyli nie chcą się nawrócić. Ich miejsce jest w świecie, a nie w Kościele Jezusa Chrystusa. Miłego dnia życzę wszystkim. Amen.